prawie pod co drugim filmem krzyczycie na mnie, domagacie się, żebym pokazał otwarte skrzynki w czerwcu. Przepraszam, że dopiero teraz, przepraszam, że znowu mam połowę lipca, ale myślę, że nadszedł ten czas, żeby wreszcie podsumować otwarcie, jeżeli chodzi o czerwiec, zobaczyć, które skrzynki są na topie. Jest to niesamowicie przydatny odcinek, jeżeli inwestujesz w skrzynki, jeżeli zastanawiasz się nad włożeniem kasy na jakiś to właśnie przedmiot, wierzysz, ponieważ dzięki temu zobaczysz, jak on schodzi, jakie jest na niego zainteresowanie i naprawdę możesz tego wyciągać bardzo, bardzo ciekawe wnioski. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona Skins Monkey, gdzie możesz w łatwy i prosty sposób wymienić swoje skiny do Counter-Strike'a Global Offensive. Wszystko odbywa się w szybki, sprawdzony oraz oczywiście miły sposób. Co najważniejsze, wchodząc z mojego linku w opisie, dostaniesz za darmo $5. Tak jest, drogi widzu, $5, aka 20 zł, aka prawie 25 zł, także naprawdę warto. Na stronie dostępne jest wiele metod płatności, m.in. karta kredytowa, PayPal, PaySafe Card oraz oczywiście kryptowaluty. I korzystając z wybranych z nich możesz zgarnąć nawet 35% bonusu do swojego depozytu. Czyli przykładowo wpłacasz $100, to otrzymujesz kolejne 35 totalnie, totalnie za friko. Co ważne, znajdą się tej skórki dosłownie dla każdego, bo są takie naprawdę z najwyższej półki oraz są takie troszeczkę, powiedzmy, dla niedzielnych graczy. Jak możesz zobaczyć, ja sobie tutaj wymienię moich kilka skinów, które tak naprawdę z pewnym, umówmy się, tyłka nie urywały, na jednego naprawdę potężnego. No ten kałach robi wrażenie. A właśnie, wspominałem o bonusie, więc jeżeli chcesz sobie z niego skorzystać, to tutaj w prawym górnym rogu naciskasz sobie, następnie klikasz odbierz bonus i tutaj wpisujesz sobie oczywiście mój kodzik i dzięki temu, jak możesz zobaczyć, wszystko weszło. Czas to pieniądz, więc trade przychodzi ultra szybko, jak możesz zobaczyć, akceptuję go sobie i cieszę się takowym właśnie pięknym kałaszkiem w moim ekwipunku. Muszę przyznać, wygląda całkowicie spoko, więc zapraszam cię serdecznie, mogę polecić stronę Skins Monkey, wbijaj sobie koniecznie z mojego linku w opisie. Oczywistym jest, że wszelkie oklaski, brawa, podziękowania dla pana Fyudika, niezawodnego od roku, tak na dobrą sprawę już rok i jeden miesiąc prezentuje nam statystyki, jeżeli chodzi o liczbę otwarć, tyleś ta seria ciągnie, ale lubicie ją, więc chęcią dla was nagrywam. Warto tutaj powiedzieć, że właśnie w czerwcu zostało otwarte 18,8 miliona skrzynek. Czy jest to dużo? Tak, to jest dużo. Ale czy jest to dużo na przestrzeni ostatnich miesięcy? Ano nie. Trzyma się cały czas ta tendencja spadkowa, którą obserwujemy mniej więcej tutaj od marca. Możemy zobaczyć, że kwiecień, maj i czerwiec zmniejszają się liczby otwarć, tak? Pomimo, że mamy teraz duży hype właśnie na Twitchu na otwieranie tych skrzynek, mam wrażenie, że lipiec może być bardzo ciekawy, jeżeli o to chodzi. Aczkolwiek jeżeli chodzi o czerwiec, tak to wygląda. 18,8 miliona, warto jeszcze wiedzieć, że w lipcu dostaniemy recoil case'a, tak? Gdzie na początku lipca dostaliśmy recoil case'a, więc to, tutaj się szykuje, że lipiec może być naprawdę gruby. Nie wiem, czy zbliżymy do rekordu 26 milionów, ale mam wrażenie, że to może być coś w okolicy 23-24 milionów. Przynajmniej na to mam szczere chęci, tak? Czy wracając do czerwca, możemy zobaczyć, że cały czas trzyma się tendencja spadkowa. Dla przypomnienia, właśnie wcześniej, w maju było to 23 miliony, 22, przepraszam, miliony, właśnie w kwietniu było prawie 23, w marcu 25. Także no cóż, tendencja jest jaka jest. Link do tego pana oczywiście linkuję na dole i już przechodzimy do samych to właśnie statystyk. Na samym starcie pragnę tylko przypomnieć, jak to wyglądało przy okazji właśnie to maja. Możemy zobaczyć, że zdecydowanie królował tej kraczkę z 3,5 milioną liczbą otwarć. Na drugim miejscu mieliśmy Snakebite'a, prawie że 3 miliony otwarć i na trzecim Jimsa Nightmare, czyli najnowszą skrzynię 2 miliony otwarć. Skrzynie milionowe to Prisma 2, Fracture Case, Broken Funk oraz oczywiście Raptite. Tutaj tego nie widzicie, ale to już wam tutaj unzoomuję. Operation Raptite Case, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o stare skrzynki. Już przechodzimy do najnowszych danych, które się mojej drodzy właśnie w ten sposób. Tak to wszystko wygląda. Już sobie zaczynamy od samego to właśnie końca, ale już widzimy, że tutaj tak na dobrą sprawę ta złota trójka została tak samo na takich samych miejscach podium, czyli kraczka jest znowu 3 miliony otwarć, warto tutaj zauważyć, że z 3,5 miliona zjechaliśmy na 3 miliony. Czy jest to dużo? Oczywiście, pół miliona skrzynek to gigantyczna liczba. Tak na dobrą sprawę mamy tutaj pewien spadek, także to warto też na samym starcie podkreślić. Warto tutaj zauważyć, że Broken Funk trzyma fason, bo 2,5 miliona to jest 2,800, także też niewielki spadek. Ale tak jak to mówię, tak na dobrą sprawę, że wszystkie skrzynki jakoś tam spadły, bo mamy właśnie spadek z 20 tych 2 milionów na 18, no to tak gdzieś jest to zauważalne, wszędzie zobaczymy mniejsze liczby, tylko Jimsa Nightmare tutaj możemy zobaczyć teraz 2 miliony 300, a wcześniej 2 miliony 100. Ale to byłoby tyle słowem wstępu, teraz się już tutaj zbliżamy i przechodzimy właśnie do pierwszych 100 skrzynek. Możemy zobaczyć, że tutaj tak na dobrą sprawę Weapon Case 17 milionów otwarć, to jest dość dużo, możemy zobaczyć, że wcześniej mieliśmy 13 milionów, pomimo, że ta skrzynia tak na dobrą sprawę, pomimo, że tych skrzynek zostało mniej otwartych, tak? Także to już tutaj warto wiedzieć na tym etapie, że ten tej Weapon Case naprawdę ciekawie zachował. Jeżeli sobie jeszcze zobaczymy na Stasza i sobie zjedziemy niżej, możemy zobaczyć, że on obecnie kosztuje 300 zł, też tutaj możemy zobaczyć dość fajną tendencję wzrostową. Jeszcze niedawno pamiętam, jak kosztowało jakoś w okolicach 200 zł, a teraz już na chwilę obecną kosztuje ponad 300, także też tutaj ładnie się pnie. Możemy zobaczyć, że tutaj ta tendencja wzrostowa gdzieś tam została zatrzymana, ale dalej trzyma poziom. Wracając tutaj, tak na dobrą sprawę, bez jakichś wielkich, tutaj możemy zobaczyć od Esports 2013 do Weapon Case za trójkę po 25-27 tysięcy. Też tutaj możemy zobaczyć duży wzrost Esportsa 2013. Zobaczmy, w zeszłym miesiącu 13 tysięcy, teraz 27, dwukrotnie większa liczba otwarć. Jeszcze na tak, to już powtarzam, po raz 10 na miesiącu, który wygenerował
zanotował mniejsze otwarcia. Naprawdę ciekawie to wygląda. Spadek Winter Offensive tutaj o 10 tysięcy, ok. Phoenix Weapon Case 226 tysięcy versus w zeszłym miesiącu 270, więc trzymamy poziom. Huntsman bardzo podobnie. Breakout 317 tysięcy, w zeszłym miesiącu też 300, także również bardzo, bardzo podobnie. I na zewnątrz mamy tutaj spadek, jeżeli chodzi o eSports 2014. Jest to wiadomo ten kolorowy tutaj kontener, jeżeli byśmy sobie zobaczyli. Jest to oczywiście jeden z niewielu kontenerów, które już kompletnie nie dopią, nawet tej rzadkiej puli nie dopią. I to jest właśnie tutaj, przepraszam, to jest ten kontener zielony i tutaj możemy zobaczyć, że w jego to przypadku mamy ten spadek na wykresie do 11 tysięcy. Następnie Chroma 90 tysięcy, Chroma 2 335, gdzie tu mamy Chroma 3 daleko 771. Teraz wracając do kolekcji Chroma, tutaj możemy zobaczyć, że było 100 480 i Chroma 3 900 było właśnie to w maju. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Chromy. Gdzieś to jakieś niewielkie spadki na każdych z nich, to jak najbardziej do przewidzenia. Falchion i Shadow. Shadow to jest 170 tysięcy, to jest dość duża właśnie przewaga. Wcześniej ten Shadow i Falchion zawsze tak między sobą równały, zawsze jest wyścig między tymi skrzynkami, zawsze to jest najbardziej emocjonujące, która prześcignie którą. Możemy zobaczyć, że teraz Shadow cieszy się większym powodzeniem właśnie z 20 tysiącami otwarć przewagi. Ok, Operation Wildfire Case 134 tysiące versus 125, więc też właśnie tutaj myślałem nawet, że większy jest ten wzrost, ale tutaj o 10 tysięcy to i tak jest całkowicie dużo, jeżeli chodzi o skrzynię, którą się otwiera zaledwie w 100 tysiącach egzemplarzy, także i tak to wygląda spoko. Chromę trójkę omawiałem, wracając tutaj sobie oczywiście do bieżącego miesiąca. Gamma 400 tysięcy, 740 tysięcy, patrzymy na maj 400 tysięcy i uwaga, milion, także tutaj gamma dwójka dość tutaj się jej spadło, o 200 tysięcy na takim przedmiocie to jest bardzo dużo. Glavcase 350 tysięcy, Spectrum 350 też bardzo porównywalnie. Tutaj możemy zobaczyć, że Glavcase troszkę zyskał jakieś grono właśnie do odbiorców, bo tutaj nawet prześcignął tego Spectrum, o czym warto wiedzieć. Hydrocase, bardzo ciekawa skrzynka, zawsze nią lubię sobie patrzeć. 5700 otwarć w czerwcu, kiedy to w maju mieliśmy 15 tysięcy otwarć. Zobaczmy jak gigantyczny, prawie że trzykrotny spadek zainteresowania, jeżeli chodzi o Hydrocase. Aż sobie z chęcią rzucę okiem, tylko jeżeli chodzi o jej wartość, która na dzień dzisiejszy, jak możemy to sobie tutaj zobaczyć, gdzie jesteś Hydra, tutaj 67 zł, też tutaj mamy dość wzrost. Jeszcze pamiętam, że kilka miesięcy temu może byłem za 35, 40 zł sobie to właśnie tutaj gdzieś tutaj próbować ją właśnie znaleźć. Ale tutaj możemy zobaczyć, wygląda to dość ciekawie. To już wtedy jesteśmy tą taką największą górką. Możemy zobaczyć, że w czerwcu ta skrzynia na ogół kosztowała w okolicach 15 dolarów. Także tak jak to teraz, te takie właśnie 60-70 zł, coś takiego. Okej, ciekawie. Spectrum 2 830 tysięcy i klaczka jest, z którego już troszeczkę omówiłem, czyli 3 miliony versus, przypomnę jeszcze raz, 3,5 miliona w zeszłym miesiącu, co wygląda dość interesująco, dość ciekawie. Wracając, Horizon Case 320 tysięcy, Danger Zone 771, okej, możemy zobaczyć, że tutaj każda z nich troszeczkę tutaj spadła, co jak najbardziej do przewidzenia. Prisma Case 500 tysięcy, gdzie mam Prisma 2, 1 700 000, to już powoli zasłania, więc powoli się na chwilę schowam. Możemy zobaczyć, że Prisma 2, 1 700 000, właśnie to w maju było i tutaj mieliśmy 500 tysięcy, jeżeli chodzi o Prisma 1. Natomiast jeżeli sobie wrócimy do czerwca, możemy tutaj łatwo zauważyć, że Prisma 469 i Prisma 2, 1 500 000. Także możemy zobaczyć, że spadek zarówno na jednej, jak i drugiej. Okej, Shadow Drop Case, o to mnie ciekawi. 80 tysięcy versus 87 tysięcy. Okej, też jakiś mały spadek. CS20, 200 tysięcy, także ona trzyma tutaj fason. I przechodzimy do absolutnej topki, jeżeli chodzi o otwarcia. Fracture Case, 800 tysięcy. Podobnie bardzo Operation Broken Funk, co jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawym wnioskiem, że te skrzynki tak na dobrą sprawę idą po równi. Dlaczego to jest dla mnie ciekawe, możesz teraz zapytać. A no jeżeli sobie teraz przejdziemy właśnie tutaj na CSGO Stasha, możemy łatwo zauważyć, jaka jest różnica między tymi dwoma skrzynkami. Jeżeli sobie zobaczymy właśnie na Broken Fanga, a Fracture'a, możemy zobaczyć, że tu jest gigantyczna przepaść cenowa. Uwaga! Broken Fang jest tak na daną sprawę tutaj wielokrotnie droższy od Fracture'a. Fracture 45 groszy, Broken Fang 7,50. A możemy zobaczyć, że na chwilę obecną, patrząc na te wykresy, nie wygląda to jakoś, wyglądają one bardzo podobnie, wyglądają bardzo, bardzo blisko. Następnie Snakebite 2,5 miliona, Raptite zaledwie 0,5 miliona i Dreams at Nightmares 2,5 miliona również. Możemy zobaczyć, że przy okazji właśnie maja wyglądało to w ten sposób. Mamy tak na daną sprawę spadki wszędzie, tylko mamy tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o Dreams at Nightmares. Także ciekawie to wygląda. W tym miesiącu zobaczyliśmy kilka skrzynek, które tak na daną sprawę sobie zanurkowały, chociażby Hydra Case, gdzie wcześniej mieliśmy 15 tysięcy, teraz 5 tysięcy otwarć, ale skrzynie, które też to jakoś zostały w pewien sposób wskrzeszone. I ogólnie muszę przyznać, że cały ten jakby starszy zakątek tutaj dość mocno sprogresował, tak? Nie widzieliśmy takiej wartości wcześniej, a teraz tak na daną sprawę mamy tutaj wiele z tych skrzynek. Okej, to nie są jakieś gigantyczne wzrosty, typu kilkukrotnie więcej otwarć tych skrzynek, typu jakoś dużo więcej otwarć tych skrzynek, ale warto wiedzieć, że są to po prostu wzrosty, jeżeli chodzi o te liczby. Co już może być dla nas dość ciekawe. Duże spadki na tych nowszych skrzyniach, czyli właśnie na Crutch Case, właśnie na Snakebite, coś zobaczyliśmy, że dość trochę mniej tych skrzyni zostało otwieranych, co może być dla nas dość ciekawym wnioskiem. Na chwilę obecną tak to się wszystko prezentuje. Według mnie dość ciekawe dane, jeżeli tak jak to już mówiłem, interesujesz się skrzynkami, chciałbyś jakoś włożyć kasę, albo trzymasz jakieś skrzynki, to myślisz, że ten odcinek jest dla ciebie kluczowy, może dzięki temu zobaczyć, jakie są tendencje, w co ludzie teraz idą, w co nie idą i dzięki temu wyciągniesz jakieś wnioski, które według mnie naprawdę pomogą w twojej inwestycji. We'll be right back.